Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy film jest taką odpowiedzią na Wasze SMS-y, komentarze i telefony, w których to zapytujecie, czy nic nam nie zagraża, jak wygląda sytuacja powodziowa, jak tutaj te tereny sobie radzą. I za chwileczkę wybierzemy się z Edziem do Kostrzyna. Pokażę Wam miejscowości, które leżą nad Odrą, jak wygląda stan faktyczny, jak to wszystko przedstawia się na chwilę obecną. Nam, jako tutaj mieszkańcom Namyślina, woda nie zagraża. Wieś leży dosyć wysoko, ale sąsiednim wioskom niestety już tak. Są one narażone na podtopienia, część domów jest narażona na wejście tej wody do domostw. Nasze pola również są narażone na wodę, ale tutaj polami nikt się nie przejmuje, bo to jest sytuacja praktycznie normalna. Jesteśmy narażeni na podtopienia z tego względu, że jesteśmy takimi naturalnymi polderami, nasze pola leżą nad Odrą i w związku z tym zalanie ich jest praktycznie co roku. No i tutaj też pojawiają się pytania, jak można pomóc, bo boicie się naciągaczy, boicie się oszustw, bo pojawiają się konta nielegalne, które pod przykrywką pomocy dla powodzian niestety zbierają pieniądze dla siebie. U nas w gminie zostało utworzone konto, na które można wpłacać pieniądze i z tych pieniędzy będą zakupione osuszacze, środki do zabezpieczania ścian, żeby nie wchodził grzyb, żeby ta wilgoć się nie rozprzestrzeniała, sprzęt do skuwania tynków, wszystko, co będzie potrzebne do odbudowy domów. No i też są organizowane zbiórki rzeczy takich, które są teraz potrzebne, czyli młotki, przecinaki, wory na gruz, odzież robocza, środki takie higieniczne, środki chemiczne do właśnie pomocy w usuwaniu tych szkód powodziowych. Jeżeli ktokolwiek jest tutaj z okolicy, że mógłby czymś się podzielić, coś takiego dostarczyć, to tutaj w gminie u nas jest prowadzona zbiórka. Dzisiaj w nocy wyjeżdża już trzeci transport właśnie na tereny zalane i tutaj od nas jadą w takie miejsca, gdzie są one medialnie pominięte. Nie mówi się o tych miejscach. Ci ludzie z tych miejscowości, do których tutaj nasza gmina dociera, byli pozostawieni samym sobie przez kilka dni bez jedzenia, bez wody, bez jakiejkolwiek pomocy. Jeżeli teraz w tym momencie ogląda mnie ktoś, kto jest w stanie przekazać młotki, jakąś taką odzież roboczą, osuszacz, w opisie będzie podany numer telefonu do Aleksandry Piotrowskiej, która koordynuje tym wszystkim tutaj u nas w gminie. To ona się tym zajmuje, organizuje również wyjazdy na tereny zalane. No i też głównie w mediach trąbi się o dużych miastach, o Kłodzku i nie tylko, ale niestety pominęło się malutkie miejscowości i okazało się, że tutaj nawet od nas z gminy pojechali tam, gdzie tej pomocy nie było przez 3 dni. Ludzie byli bez jedzenia, bez wody. No i ta pomoc w takie właśnie miejsca jedzie, które są zostawione samym sobie. Jest też utworzone tutaj konto, na które można, jeżeli ktoś z Was chce wpłacić przysłowiową złotówkę, można wpłacać i te pieniądze będą przeznaczone właśnie na zakup osuszaczy w pierwszej kolejności, bo te domy trzeba przygotować do zimy, która już niebawem nadejdzie, na zakup różnego rodzaju sprzętu do skuwania tynków, do środków ostrych takich do zwalczania grzyba, do zapobiegania rozprzestrzeniania się wilgoci.
Także jeżeli ktokolwiek z Was jest w stanie pomóc, to zachęcam. W opisie kliknijcie palcem w tytuł, będzie podany numer telefonu i będzie podane konto do zbiórki. Zaczynam od Kostrzyna. Niestety na Stary Kostrzyn już się nie dojdzie, jest wszystko zataśmowane, zakaz wejścia ze względu na wysoką wodę. No i tutaj przed chwileczką właśnie widzieliście, jak wygląda woda w wałach w okolicach Kostrzyna. I teraz za chwileczkę pokażę Wam rozlewiska tutaj Warty, bo będziemy przejeżdżać przez Wartę. Nagrywam tutaj z samochodu, bo tak nigdzie wyjść za bardzo nie można. Stoją służby, pilnują, aby nikt nieupoważniony tam nie podchodził, no ze względów na bezpieczeństwo. Tak wylała tutaj Warta, bo to jest teren rezerwatu ujście Warty i są to naturalne poldery. Jeżeli woda się podnosi, to ona tutaj właśnie wylewa. Teraz przejeżdżamy przez Wartę, na które jest most zastępczy. Tutaj po lewej stronie jest most właściwy, który jest poddany remontowi i teraz przejeżdżamy przez taki most troszeczkę w starym stylu. Tutaj nawierzchnia jest drewniana, konstrukcje metalowe i stan Warty jest wysoki. Sytuacja w tym roku nie jest aż tak tragiczna jak w 97. Bo Warta była niska, ona nie była w stanie wysokim, nie padały tutaj deszcze, a w 97 roku niestety deszcze padały 2 tygodnie i Warta była w stanie bardzo wysokim i to ona właśnie dowaliła wody do rzeki Odry i później tam poniżej już na naszych terenach był stan no bardzo taki poważny. Warta jest dosyć dużą rzeką, no i jak ona tutaj te swoje wysokie wody wlała do Odry, no to siłą rzeczy w 97 roku woda była bardzo wysoka. Tutaj wszystko jest pozabezpieczane workami w razie ewentualnego podniesienia się wody na tyle, że groziłaby tutaj tym firmom czy tym domom. No i Warta do Odry wlewa się tutaj koło Drzewic, teraz właśnie zbliżamy się do Drzewic. Dzisiaj jest to już też Kostrzyn, dzielnica Drzewice. Wszystko jest obwałowane, bo ta woda tutaj niestety wyszła. Tam już ją widać, nie wiem czy kamera to pokazuje, ale jest wszystko zalane. Same Drzewice w 97 roku jako tako nie były tutaj zalane, były troszeczkę podtopione na obrzeżach, ale większej wody tutaj nie miały. No i teraz Kostrzyn, Drzewice, kolejne jest Szumiłowo, które też jest już włączone w strefę Kostrzyna i zostało dzielnicą Szumiłowo. Tu z Szumiłowa pochodzi moja mama, nie będę teraz nagrywać domu, z którego, bo już mieszkają całkiem inni ludzie. I jak pamiętam Szumiłowo z lat dzieciństwa, to tu po obydwu stronach były 2 szpalery potężnych, starych lip, takich jak są u nas tam w Namyślinie. Niestety później te lipy zostały powycinane, zrobiono chodnik i już został tylko po nich ślad w pamięci. Pięknie tutaj było, jak się tak jechało, no ale pięknie było. Dzisiaj jest tak, jak widzicie, już bardziej tak miejsko, bez tych szpalerów lip. No i chyba straciło Szumiłowo przez to taki swój urok. Oczywiście w moich oczach, choć wieś jest zadbana, ładną wsią jest. No i tutaj w 97 roku podtopienia były już większe. Ta woda podchodziła tu nawet w tym miejscu, część domów była podtopiona. Jako takich większych zalań nie było, ale podtopienia były. Z tym, że te tereny, co ja zawsze powtarzam, są terenami zalewowymi. To są naturalne poldery i Niemcy, którzy się tutaj budowali już w czasach dawnych, domy budowali na wysokich podmurówkach, bo tutaj przez te tereny
w 1771 roku do 79 przeszło kilka powodzi takich ciężkich i oni wiedzieli, że domy trzeba budować na wysokiej podmurówce. No dzisiaj niestety są ogromne błędy, że buduje się domy bez podmurówek tutaj na tych terenach. No i karygodne jest to, że są wydawane pozwolenia na budowę domów na terenie, gdzie ta woda niestety występuje. No i później jest dramat wielu osób, tak się dzieje w całym kraju. No do tego nie powinno w ogóle dojść, a dochodzi, bo tutaj na naszych terenach również domy są pobudowane, gdzie wiadomo, że ta woda przy większym stanie niestety ten dom zaleje. Wały zrobione są, żeby tutaj przez drogę nie przepływało. I woda z Odry, bo tutaj już z Odry jest bliziutko. Woda jest wysoka, ale nie jest tak wysoka jak w 97 roku, bo tutaj ta droga była w ogóle nieprzejezdna, tędy się przelewało już na tą stronę. Porobione są w tych najniższych, na takich newralgicznych punktach rękawy, co przed chwileczką żeście widzieli. Służby tutaj naprawdę w ukropie pracowały, żeby to wszystko pozabezpieczać, żeby te właśnie punkty, w których mogłoby dojść do jakiegokolwiek przelania przecieku, żeby nie przeciekały. Porobiono tutaj takie zapory z worków z piaskiem, porozkładano rękawy. Dzisiejszej doby, od wczoraj poszła ona tutaj dobry metr w górę. I teraz już dojeżdżamy do Kaleńska, które w 97 roku też było podtopione, domy były popodtapiane i tutaj też już woda, jak widzicie, jest przy samej drodze. Wylała ona bardzo mocno, no więc jest wysoka. No porównywalnie jest taka jak w 2010 roku. No i jeszcze tutaj fali kulminacyjnej nie ma, jest spodziewana dziś wieczorem, jutro. I na pewno ona jeszcze się tutaj troszeczkę, ta woda podniesie. Z tym, że tak wysoka woda będzie się utrzymywała tutaj no dosyć długo, bo tydzień może i więcej. Fala jest bardzo rozciągnięta. Ma ponad 100 km, więc tak wysoki stan będzie tutaj się utrzymywał kilka długich dni. Te domy są narażone na podtopienie, chociaż czy w tym roku dojdzie do podtopienia, no miejmy nadzieję, że nie. Pozabezpieczane jest workami, tutaj służby również zabezpieczały wojsko, ludność tych miejscowości i ościennych przyjeżdżała pomagać. Był czas, po prostu był czas, żeby zdążyć zabezpieczyć, bo zanim to do nas przyszło tam z południa kraju, no to było tych tydzień czasu, nawet troszkę więcej jak tydzień. Na polach tutaj przynajmniej z brzegu jeszcze wody nie widać, ale myślę się już podnosi, koryto się wypełnia, no i tam są nasze ule. Do nich brakuje jeszcze tutaj dobre pół metra, żeby tam podeszła. Na pewno ona się tutaj będzie teraz podnosić, bo jak tam fala idzie, to i ona systematycznie będzie się tutaj przez te dwa dni podnosiła. Kwestia, jak wysoko pójdzie w górę. Na najbliższe dni pokażą. Ule są dobrze zabezpieczone. Godziny, tutaj Edziu mówi. Ale też wczoraj przyjechali panowie z weterynarii. Interesują się, naprawdę proponują pomoc. W razie co, dopytują, czy tutaj nie zagraża. Także no tu u nas na tych terenach jest czas, wszyscy jakoś starają się przygotować do tej wody. Służby pomagają, dopytują, interesują się i tam, gdzie mogą, zabezpieczają. Nie ma czegoś takiego, że człowiek jest zostawiony sam sobie. Objeżdżamy tutaj pola, tam na ogrodzie wody nie ma.
w tym miejscu jest jeden z niższych punktów tu na tych terenach i są to naturalne bagna. Wody na nich jeszcze przynajmniej tutaj nie widać, może tam gdzieś dalej już się jakieś kaczeńce pojawiają. A dookoła to jest to, co ja zawsze mówię, zobaczcie, tutaj jest takie naturalne wzniesienie. Te pola są w dole i Odra płynie tam za lasem. Jedziemy teraz za las, pokażę Wam, jak wyglądają tereny po drugiej stronie, bo często jak mówię za lasem to, za lasem tamto, to pytacie, co jest za lasem. Za chwilkę Wam pokażę, bo właśnie tam jedziemy zobaczyć, jak wygląda po drugiej stronie. No i jeżeli Odra się podnosi, wylewa, to tutaj u nas nie tyle ona zalewa te pola, co ta lokalna rzeczka Myśla, która płynie tutaj w tych olchach, przez te olchy, i to ona nieprzyjmowana przez wody Odry tutaj nam na te pola wylewa. Tu na końcu jest kolejny nasz taki mały olchowy lasek i w nim woda już wychodzi. Także pojawiła się. Nie jest jej jeszcze dużo, tutaj dopiero wychodzi na te łąki. Zbytnio jej aż tak nie widać, bo jest trawa, zielono i musi się sporo podnieść, żeby ją było widać z daleka. No ale już tutaj Myśla zaczyna pomalutku wychodzić, gdzie niższe tereny. Tu za lasem już jest. Są łąki już jest przyległe do Odry, no i wodę już widać z daleka. Też tutaj bardzo blisko jest wieś Chlewice, która w 1997 roku była dosyć mocno podtopiona. W kilku domach woda była, ale teraz zrobili wały, no i tak trochę te Chlewice są chronione przez ten wał. A tu już woda jest. Wczoraj jeszcze żeśmy jechali, jakoś koło południa, no powiedzmy 24 godziny temu, to tutaj w ogóle nie było wody, ona jeszcze była tam na wysokości Chlewic. Wczoraj też wójt już zarządził zamknięcie przepustu przez wały, bo to jest to, co pokazywałam Wam, jak nagrywałam wieś Chlewice. Są wały, ale przez most jest przepust, no i wczoraj już wójt tutaj zamknął. Tak, to jest woda z Myśli. Ale jest jej, o jak ręce. No już się podniosła. No. Niedużo, jakieś z pół metra. Mhm. Tutaj jest już. No a tam po drugiej stronie za lasem są właśnie nasze pola. No to jutro już ogrody. Będzie tam jutro woda. Będziemy już mieli wodę na polach. I stoimy. Dalej już nie pojedziemy. Wczoraj tędy jeszcze żeśmy przejechali, nie było w ogóle tutaj najmniejszego kaczeńca wody. 300 metrów, jakieś 300 metrów stąd są Chlewice i teraz są one już otoczone dookoła wodą. Wały pozostawiane, pozatykane są przepusty. Woda podniosła się dosyć mocno. Jutro na pewno już i tutaj nie dojedziemy, bo to będzie tutaj wszystko zalane. No ale mimo wszystko przyjedziemy zobaczyć za las, czy w ogóle tutaj dojedziemy, czy od drugiej strony. O, tam koziołek biedny leci, biegnie przez wodę. Uciekają, uciekają, tu, o. Uciekają z wody. Nasza droga, którą jeździmy do Odry, jest już całkowicie zalana. Wczoraj jeszcze żeśmy pojechali jakieś 500 metrów tutaj tymi drogami i była ona tam dalej, a dzisiaj jest już tutaj. No i jutro będzie się tędy przelewała już w stronę tutaj naszej wsi. I w 97 roku była tam, jak te lasy grube widać. Tam była w 97.
Tu jeżeli się przeleje, to pójdzie. No i ona w zasadzie tutaj się wypłaszczy, bo tutaj jest bardzo dużo takich terenów, gdzie ta Odra będzie się rozlewała, będzie wypełniała wszystkie zakamarki. No a co za tym idzie, już tam później w stronę Szczecina ta fala będzie się bardziej wypłaszczać. To jest to, co ja zawsze mówię, naturalne tereny rozlewiskowe, naturalne poldery i to, że ona tutaj wylewa, to w zasadzie nikogo nie dziwi. No jeżeli wyleje, to pola, łąki napijają się, rodzi się tutaj trawa i jest dosyć dużo później możliwości zrobienia siana. Jeżeli ona nie wyleje, to jest sucho, no i tutaj nie ma z czego pozyskać później trawy na zrobienie siana. No, ale mówimy o takim normalnym wylewie, który jest bez mała co roku. No, a nie o powodzi, która zalewa wszystko, co spotka na swojej drodze. Jednak tak jak no już mówiłam, my mieliśmy tutaj czas jakoś przygotować się do tego, pousuwać swoje plony, pozabezpieczać ci, co są narażeni na podtopienia czy na zalanie domów, mieli ten czas, żeby jakoś te domy zabezpieczyć czy ewentualnie wynieść, co się da, na wyższe partie. No a tam na południu tego czasu brakło. Brakło tego czasu, który my mieliśmy. Ta woda na pewno jeszcze się podniesie i prawdopodobnie jutro będzie się tędy przelewała. No przyjedziemy jutro i będziemy wiedzieć, jak ta sytuacja będzie tutaj wyglądała na dzień jutrzejszy. Minęło 3 godziny. Edziu poszedł tam sprawdzać, czy już woda wychodzi, ale z tej strony, tu przy lasku, pokazywałam takie malutkie źródełko, było taki kaczeniec, a teraz tutaj te łąki są już zalane. Tam po drugiej stronie myśli wyszła ona, widać ją bardzo, i z tej strony też tutaj na łąkach jest woda. Podnosi się teraz dosyć szybko. Jeszcze jedziemy zobaczyć tam na żużlówkę do Odry, jak tam wygląda, ile ona poszła, ale na pewno się już przelewa tutaj na żużlówkę w stronę Namyślina, a jutro będzie się ona tu przez drogę przelewać, bo brakuje dosłownie kilka centymetrów i będzie przelewała się przez drogę na te łąki i szła w stronę tam ogrodu. No zobaczymy, zobaczymy, ile jeszcze pójdzie w górę, no ale teraz idzie ona po prostu z godziny na godzinę w oczach. 3 godziny temu stałam tutaj i było troszkę wody. Teraz przybyło jej dosyć dużo. Posunęła się ona tutaj drogą w stronę Kaleńska. Las też jest zalany w tym miejscu. No i tutaj już przebija się na tą stronę. Płynie ona wartko tą drogą w kierunku Namyślina. Też już dosyć daleko się posunęła. Ile jeszcze pójdzie w górę, no nie wiadomo. Tutaj wszystko teraz bulczy. Słychać, jak ta woda płynie. No i słychać tutaj taki dziwny szum, ale to zawsze towarzyszy takiemu gwałtownemu podnoszeniu się wody. Taki dziwny szum, jakby ona się gotowała, jakby się z wodospadu spływała. No, ciężko jest określić i porównać do czegokolwiek, ale jest taki dziwny, charakterystyczny szum. Tutaj też bulgocze wszystko, bo wypełniają się korytarze po kretach, po nornicach. Ziemia pije. Unosi się tutaj dziwny taki właśnie szum. Objechaliśmy dookoła, tam już widać tą wodę za lasem, a tutaj jesteśmy z drugiej strony
naszych terenów, na których są pola. Jechaliśmy po tamtej stronie, teraz jesteśmy tu z tej. A no powiem, adrenalina jest, jest. Człowiek myśli, nie wie jaka ta woda jeszcze będzie wysoka. Nikt tutaj nie jest w stanie powiedzieć, ile ona jeszcze w górę pójdzie. No przybiera, przybiera mocno. No i ten szum, słychać cały czas ten taki dziwny, ciężki do określenia szum. No to zawsze dziadek jeszcze jak żył z babcią i starsze osoby mówiły, że to towarzyszy właśnie podnoszącej się gwałtownie wodzie. I w 97 roku też ten szum był tam. Co teraz widać za lasem, ta woda jest wyżej. Tutaj te tereny są dużo niżej i ona musi tutaj się podnieść, zrównać z tamtym poziomem. No kwestia tylko, ile tego będzie. No na pewno dzisiaj noc będziemy mieli nieprzespaną, nie z tego względu, że nam coś grozi, no tylko te pszczoły. No i tak zaraz mówimy, że chyba jeszcze o północy wstaniemy, przyjedziemy tutaj zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak ta woda tam podchodzi, a zobaczcie, jakie teraz chmury są. Z jednej strony piękny zachód, a z drugiej strony, no ten żywioł jest nieobliczalny. Tak to, kochani, wygląda na chwilę obecną. Jutro wstaniemy na pewno tutaj w nowej rzeczywistości. Też Wam pokażę, jak będą te tereny tutaj wyglądały. Za chwileczkę nagram ujęcie do kolejnego filmu, żeby mieć porównanie. No i cóż, na dzisiaj kończę. Zobaczymy, co będzie dalej. No ta doba będzie taka no już decydująca, bo ta fala tutaj idzie. Dziękuję Wam, kochani, za każde ciepłe słowo, za to, że jesteście, że dopytujecie. No jeszcze raz powtarzam, nam jako miejscowości nic tutaj nie grozi. Mam nadzieję, że sąsiadom tutaj z tych sąsiednich wiosek też nic większego nie grozi, że te domy nie będą podtopione. Taką mam nadzieję. Do następnego.